Wam zaprezentować postępowanie w przypadku omdleń. No to tak, omdlenie ogólnie definiujemy jako taką krótkotrwałą utratę przytomności i jest ona głównie spowodowana po prostu niedotlenieniem mózgu. Jest to taka, to nie jest nic dziwnego w zasadzie, bo jest to taka naturalna reakcja obronna, dzięki której po prostu jak człowiek mdleje i upada, to automatycznie wyłączają się jakby niektóre procesy życiowe i do mózgu po prostu dostarczane jest więcej tlenu. Bo na przykład albo się go odgania. Pies jak czuje wrogość lub niechęć, to jest już zdenerwowany, już planuje na nas atak, a jak my jeszcze zaczniemy się na przykład odpędzać od niego rękami lub kopać go, znaczy tam odganiać nogami, kijem, rzucać w niego czymś, to on już się denerwuje i może nas zaatakować. Jest pod niech. Nie schodźcie ze ścieżek. Małe grzechotniki są tak samo groźne jak dorosłe. Nie zapomnijcie o telefonie. Jeśli spotkacie grzechotnika, powoli się wycofajcie. Here we go, we're on the move. I przede wszystkim nie drażnijcie węża. W razie ukąszenia nie stosujcie opaski uciskowej, tylko zatrzymaj jadwę krwi. Nie rozcinajcie ani nie wysysajcie rany. Lepiej każcie ofierze się nie ruszać i utrzymujcie miejsce ukąszenia poniżej serca. Dreszcze. Skóra nie jest ogrzewana przez krew, bo wiadomo, że krew krąży i ta temperatura jest utrzymywana. Dowiecie się o tym, jeśli będziecie na biochemii. Szybkie, słabo wyczuwalne tętno. No wiadomo, mniej tej krwi, mam mniejsze tętno. Dalej, niepokój, zdezorientowanie. To już bardziej, nie będę się nad tym bardziej rozwlekać, ale po prostu tak jest, że jednak coś jest nie tak, nie mamy, krew nie dopływa. Krew nie dostaje wystarczająco tlenu i jesteśmy zdezorientowani, zaniepokojeni. Zimny pot, no to jest w związku z tą temperaturą, o której powiedziałem. Dobra, możecie usiąść, jeśli chcecie. I macie, widzicie, że to może być wstrząs, bo ona utraciła te płyny. Albo jest duży, duży krwotok, czyli na przykład pożary, to jest strata płynów. Na przykład jest krwotok, widzicie, że się wykrwawia, to chyba jest widoczne. Nie wiem, udar słoneczny prawdopodobnie też, ale te dwie pierwsze najbardziej. Czy widzicie, że wiadomo, że może jest na przykład ma złamania, ale nie zajmujemy się tymi złamaniami. Ustawiamy ją mniej więcej prosto. I te nogi, wiadomo, że mam cienką bluzę, ale to i tak jej pomoże. Podnosimy nogi, jak najwyżej oczywiście. Teraz bym wziął od Was jeszcze następną kurtkę, albo wziął po prostu bym balik z drewna, jeśli to by była sytuacja kryzysowa, jesteśmy w lesie, po prostu wziąłbym jakieś gołęzie i ustawił to, bo to jest, nie jest wystarczające, to na pewno nie jest 30 cm. Otwarte i zamknięte, otwarte. Czyli kiedy dochodzi do rozerwania skóry, Johnson's, kiedy dochodzi do rozerwania skóry przez odłamki kostne, a zamknięte, kiedy skóra jest nienaruszona. Czyli kiedy, nie wiem, mamy, nie widzimy tego, czujemy ból. Może wtedy wystąpić jakiś obrzęk, czy zasinienie i tak dalej, po prostu nie widzimy kości, która jest złamana. A złamanie otwarte, tak jak już powiedzieliśmy, dochodzi do rozerwania skóry przez odłamki. Może już nie, lepiej nie, ale na przykład rozwiniętego bandaża, złożonego na przykład na parę części między kolana i w tym miejscu najczęściej i jeszcze tu. Tak, żeby dana osoba nie czuła niekomfortu. Dyskomfortu, dziękuję. Nie ma za co. Żeby czuła się dobrze, mimo tego, że ma złamaną nogę. I kiedy mamy już przymocowaną motką i gdy mamy zabezpieczone te kawałki skóry, już bandażujemy dwie nogi ze sobą i bandażujemy je najczęściej tutaj w kostkach. Tu. Tu i tu, bo wtedy mamy usztywnione tak w miarę porządnie. Czyli to są kluczy. Na pępku i mocnym, energicznym ruchem do tyłu. I to są. No, ona może się trochę oprzeć, wtedy będzie łatwiej nam stosować ten balans. Poćwiczcie sobie, się pozamieniajcie również. Co mówię, też nie za bardzo, bo wtedy człowiekowi tam narządy jakieś tam, prawie inne, bo nie przyjdzie w środku. Wszyscy poćwiczyli nawzajemnie? Dziewczyny, my też? Tak, będę właśnie. Dobra, więc możecie siąść. Jeśli to nasze akcje nic nie dały, jeśli człowiek dalej jest silny, dalej nie wypluł tego ciała obcego, dalej się dusi, nie może zapać oddechu, no to nie staje nam nic innego, jak wezwać pogotowie ratunkowe. Kiedy on dalej w sensie ma problem z tym oddechem,
i ledwo coś oddycha. Musimy zastosować na nim wtedy, by podtrzymać jego życie, restrukturyzację krążeniowo-oddechową, która po prostu podtrzyma jego życie do przejazdu fachowców. To temat zadławień i zakrzuszeń to jest tyle. Teraz przejdziemy. Nie, 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 tam. Tu się klęczało na kolana. Tak! Dawaj Kubik. Kubik, właśnie. No nie, nie wiem. Idź Kubik. Nie wiem! Nie pamiętam. Kubik. Kubik, powiedziałeś, że wiesz. Tak, tutaj jest to, tu i tam ty idziesz i tam było. To coś jest mniej więcej z tym, że ona musi siedzieć, ale ja nie wiem. To jest to... Nie tak! No dobrze, dobrze. Zostaw mnie oboje. Dobrze? I tam idzie. Dawaj Igor. Ja mam to... No idź tam Igor. No jeszcze, jeszcze. Ono teraz musisz klęczeć na kolanach. Aha. Tak jak do paciorka. No, tak. Już nie będzie tak dobrze. No. Całkiem. Jeszcze do niej musisz całym ciałem przy, do niej przyrzekać. Całym ciałem. Tak? I pochylić w głowę. Aha. Teraz już chłonę. No i jeszcze coś. Z rękami? Tak. No to muszą być ręce wzdłuż ciała. No, nie wiem.